Dzień dobry Państwu, witam Alicja. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Kolejny odcinek Odpicuj Winiego. Tym razem Alicja Pyszka-Bazan, mistrzyni potrójnego Ironmana. Dokładnie. Na co Ty się piszesz dzisiaj? Ile masz siły? Czekam na totalny pierdol. Jadza, bo spada nam kadencja. 3, 2, 1, dobrze. 5. O kurde, chyba Cię teraz zdziałam. Jeszcze, dawaj pod górę. O, będę miał dupę jak Lewandowski. Mocno, rozkręcaj. Im szybciej, tym lepiej. Biegniemy na rower, biegniemy. Tu. Alicja, ja zawsze przedłużam w końcu dojście do finalnego punktu, czyli do tego, żeby porządnie poćwiczyć. Odwlekam cały czas, więc mam do ciebie dosłownie parę pytań, ponieważ są bardzo obszerne rozmowy z tobą w sieci. Ja tak chciałem się po prostu zapytać, dlaczego ty to sobie robisz? Ojej, wiesz co, no sport tak naprawdę jest ze mną od 7 roku życia, czyli już ponad 24 lata. Nie wyobrażam sobie, żeby moje życie na dzień dzisiejszy wyglądało inaczej, żeby brakowało tam sportu. No ja zaczynałam, jak miałam 7 lat, od sportu wytrzymałościowego, który jest częścią teraz triatlonu, bo zaczynałam od pływania. No i jeżeli słuchałeś mojego jednego z bardziej emocjonalnych wywiadów, pewnie mówisz tutaj o wywiadzie u żurnalisty. Dokładnie. No to wiesz, że to moje dzieciństwo nie było najłatwiejsze i sport w tych trudnych chwilach, jak byłam i dzieckiem, i nastolatką później, zawsze mnie ratował. I został tak ze mną do dziś i do dziś ratuje mnie w ciężkich chwilach i wykształcił we mnie niesamowicie mocne cechy osobowościowe i myślę, że potrafię sobie radzić z problemami życia codziennego właśnie dzięki temu, że od dzieciaka bardzo mocno, ciężko pracowałam i wychowywałam się w tym sporcie, także myślę, że sport będzie ze mną do końca życia i polecam każdemu, żeby go w swoje życie spróbował włożyć, bo to nie tylko pot, krew i łzy, ale to również samodyscyplina, to również kształtowanie właśnie różnych cech osobowościowych i radzenie sobie z problemami, nie tylko sportowymi. Słuchajcie, zaczniemy sobie od delikatnej rozgrzewki, która będzie delikatnym tak naprawdę wzmacnianiem. I po rozgrzewce zrealizujemy trening zakładkowy, czyli typowy trening triatlonowy, gdzie każda z dyscyplin następuje kolejno po sobie. Siodełko musi być na wysokości twojego kolca biodrowego. Ja mam kolec biodrowy tutaj. Ty masz kolec biodrowy, nie umiem go wyczuć. Gdzieś tu chyba, no. Tak, czyli musimy troszeczkę podwyższyć, pokaż mi. Równo na tej kości biodrowej. Tam musi być. Jak dasz na dole nogę, daj tą na dół nogę, na pedał, to noga musi być prosta, stopa prosta, tutaj. I tu takie bardzo delikatne zgięcie. Myślę, że jest w miarę w porządku. Zostawiamy rower, idziemy się rozgrzewać, rower jest gotowy. Na samym początku z powodu trudnego dzieciństwa to była też jakaś dla Ciebie ucieczka po prostu? Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Ja nawet nie chcę zastanawiać się, jak mogłabym skończyć, gdyby nie to, że miałam tą swoją pasję, miałam ten swój cichy kąt, do którego mogłam pójść, czyli te treningi pływackie, czyli ten basen. No, zajmowało mi to sporą część życia, bo trenowałam 2 razy dziennie po 2 godziny, więc doliczając do jazdy, rozgrzewki, przebieranie się, no to tak naprawdę była połowa dnia. I myślę, że to było miejsce, w którym chciałam być, do którego uciekałam i które było moją wtedy taką oazą spokoju, dlatego też, no tak jak mówię. Czy ty myślisz, że twoje jednak nieprawdopodobne warunki fizyczne, oczywiście, że wynikają na pewno z potwornie ciężkiej pracy, ale to mnie zawsze interesuje. Jaka część tego twoim zdaniem to jest po prostu jednak genetyka? Wiesz co, no na pewno ma każdy z nas, każdy człowiek jakieś tam genetyczne uwarunkowania, które go albo bardziej pchają w jakieś sporty wytrzymałościowe, czy bardziej w sporty siłowe. Wiadomo, moja sylwetka od zawsze była raczej z tych bardziej pod sporty wytrzymałościowe, czyli delikatnie smuklejsza. Natomiast no bez ciężkiej pracy, tym talentem, no to wiesz, możemy sobie co zrobić, nie? Więc generalnie połączenie talentu
i odnalezienie przede wszystkim tego, co lubi się robić, do czego ma się jeszcze predyspozycję z tą ciężką pracą, to jak to połączymy, no to majstersztyk. Także fajnie by było, żeby to zaklikało, ale warto też jest szukać. Bo to nie jest tak, że od razu pójdziemy w jedną dziedzinę i się okaże, że a, to tutaj. Warto jest szukać, warto jest sprawdzać różnych dyscyplin sportowych, różnych zajawek i życzę każdemu, żeby trafił właśnie na tą, która będzie mu sprawiać przyjemność, ale będzie też tą jego częścią. A ty od razu trafiłaś na to, co cię interesowało, czy jeszcze przed pływaniem coś było? No ja przed pływaniem nie robiłam zbyt wiele, ja w ogóle do pływania trafiłam przypadkiem. Ale myślę, że ta kolejna droga, czyli to, co teraz się wydarzyło w moim życiu, to było trochę poszukiwanie tego, co robić po pływaniu. To pływanie faktycznie było ogromnie długą częścią mojego życia, bo to 10 lat przygody. Natomiast później trochę poszukiwałam już w dorosłym życiu, co by tutaj dalej robić, będąc dalej w swoim talencie, ale równocześnie też próbując robić coś nowego i jednocześnie tego, co mi sprawi radość, jednocześnie tego, do czego mam predyspozycję, więc poszukiwałam. Poszukiwałam i robiłam różne rzeczy, tylko biegałam. Później zaczęłam trochę chodzić na siłownię, później trochę występowałam w zawodach bikini fitness, więc jakby błądziłam też i szukałam i ostatecznie połączenie trzech dyscyplin wytrzymałościowych, z czego jedna to oczywiście to dzieciństwo. Dołożyłam bieganie i rower, okazało się tym, co sprawia mi niesamowitą radość, bo jak będziesz mógł za chwilę zobaczyć, nie da się w triatlonie i w treningu triatlonowym nim znudzić. Naprawdę, ciągle się coś dzieje, albo pływamy, albo jeździmy na rowerze, albo biegamy, albo robimy treningi zakładkowe, albo wzmacniamy się. Także naprawdę tych elementów aktywności jest niesamowicie dużo i myślę, że to będzie ciekawe. Opieramy się na łokciach, tak żeby tutaj był kąt prosty, nogi do tyłu i staramy się po prostu wytrzymać przez, odpalę stoper i wytrzymamy sobie 20 sekund pracy na 10 sekund odpoczynku. Czy ty oddychasz przez nos? Tak, tutaj oddychamy przez nos. A w czasie triatlonu? Im dłużej można oddychać przez nos, tym lepiej. Ale później już oddychamy buzią. Stop. Robimy to samo, tylko opieramy się na pełnych dłoniach i robimy sobie tak zwaną wspinaczkę przez 20 sekund, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Gdzie do łokcia? Do łokcia. Raz, dwa. Bardzo daleko. Ręce nad barkami. I teraz szybko. Raz, dwa, 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 trzy, cztery. 4, 3, 2, mamy. A czy ty spotkałaś osoby w podeszłym wieku, które mają za sobą już, nie wiem, jakieś dekady triatlonu? W ogóle ile ten sport istnieje? Bo ja tego nie wiem. Szczerze powiedziawszy, ten sport już trochę istnieje. Na olimpiadzie jest chyba dopiero od trzech albo czterech cykli, tak mi się wydaje. Natomiast sam triatlon, no nie jest to dyscyplina, wiesz, która jest już bardzo długo, ale już trochę jest. A twoje pierwsze pytanie jeszcze raz, przypomnij mi o podeszły wiek. Tak, tak, wiesz co, jest dużo osób, które trenuje sporty ultra, w ogóle sporty wytrzymałościowe są na tyle fajne, że można je trenować długo. To nie są sporty szybkościowe, w których ta szybkość jest wykształcona najmocniejsza w tych nastoletnich, czy później do 30 roku życia. Wiesz, wtedy jesteś najszybszy, najsprawniejszy. Tylko sporty ultra, czyli sporty wytrzymałościowe o niskiej intensywności, tak jak triatlon długodystansowy, to są sporty, które można trenować i macie taki, tak, mamy taki naprawdę pik formy pomiędzy 30 a 45 rokiem życia. Wtedy jest pik, a później pomiędzy 45 a 60, 70 dalej można to robić i dalej można brać udział w zawodach, więc to jest na tyle niesamowite, że przygoda z triatlonem może trwać całe życie i być naprawdę niesamowita i nie będzie nas dyskwalifikował wiek. Jakiego widziałaś najstarszego, czy najstarszą triatlonistę, triatlonistkę? Wiesz co, chyba około 70 lat miała pani na takich ultra dystansach, ultra biegach. No. Okej. Okay. No i normalnie funkcjonowała, cieszyła się, śmiała. Także naprawdę ja w ogóle polecam pojechać sobie kiedyś na takie zawody i zobaczyć, jak ludzie tam się bawią, jaka to jest wielka ultra rodzina, jak oni przeżywają, bo to są piękne emocje. Ja pamiętam, jak Robert Karaś namówił mnie do tego, żebym spróbowała w ogóle ultra triatlonu, no bo ja byłam w tym zwykłym triatlonie, a Robert namówił mnie do tego, abym
spróbowała triatlonu w wydaniu ultra i pamiętam, jak mi mówił: Ala, zobacz, będziesz płakać ze szczęścia. A ja tak mówię, a tam wiesz, nie? I co się okazało? I płakałam ze szczęścia. Normalnie jechałam na rowerze, czy tam biegłam i płakałam ze szczęścia. Także miał rację i polecam każdemu wydanie ultra zobaczyć. Może kiedyś spróbować, oczywiście poprzedzając to treningiem, ale to są piękne emocje. Brzuch mamy już aktywny i teraz jeszcze zaktywizujemy drugą najważniejszą część w ciele, czyli pośladek. Druga po czym? Po brzuchu? Po brzuchu. Ja myślałem, że pierwsza jest głowa. Nie. Nie, głowa jest nieważna. Głowę trzeba czasem wyłączyć. Teraz będzie łatwiej. Halo, jest tam kto? Nie zagadujemy, ale nie zagadujemy. Ja zaraz ci pokażę, jak zrobimy tutaj z gumą. Gumę sobie dajesz nad kolana. Okej. Ale będzie bardzo mocno nam aktywować pośladek. Nad kolana, nogi nawet na szerokości bioder. Będę miał tyłek jak Nicki Minaj. Tak, jak Britney. Dawaj. Nie jak Britney, jak Jennifer Lopez, przepraszam. Będę miał dupę jak Lewandowski. Kładziemy głowę i podnieś biodra. I kolana muszą być na szerokości stóp. Pośladek musi być napięty. Szerzej troszeczkę kolana. I trzymamy 20 sekund. I powiesz mi, co czujesz. Staraj się napiąć brzuch, tak jak w desce, trzymać to pośladkiem. I pośladek wypiąć jak najbardziej do góry. Jestem jak Lewandowski. Trzymamy. Jestem jak Lewandowski. 5 sekund. Super, dobra. 5 sekund. A czy w triatlonie jest w tym jakiś też element medytacji? Bo też powiedziałaś, że często trenujesz na sali, dlatego żeby się skupić nad samym ćwiczeniem. Tak, nad samym ćwiczeniem. Pomyślałem sobie, czy to jest jakaś medytacja. Tak, myślę, że tak. Generalnie, jeżeli wychodzimy na trening triatlonowy na zewnątrz, to tam dużo się dzieje. Szczególnie jeżeli w treningu triatlonowym jesteśmy już zmęczeni i tak dalej, a musimy być na rowerze, zważać na wszystkie inne warunki, wiesz, samochodowe, piesi, inni biegacze, jakby dużo się dzieje dookoła i nie jesteśmy tak mocno w stanie skupić się na tym, co robimy, a skupiamy się bardziej na tym, żeby wyhamować, że tutaj światła, tu zakręt, tu rondo, tu samochód, tutaj ktoś, jakby cały czas trzeba patrzeć na te okoliczności. A jak trenujemy w pomieszczeniu, czyli trenujemy tam na trenażerze w naszym przypadku, no to faktycznie jesteśmy w stanie skupić się na tym, co czujemy, na tym, co realizujemy, jeżeli chodzi o założenia treningowe i na tym, co tak naprawdę dzieje się w naszej głowie. A w treningu ultra to niesamowicie istotne, żeby zwrócić uwagę na to, co w tej głowie jest, nie? I żeby starać się nie zabijać tego wszystkiego bodźcami z zewnątrz, nie? Czyli uważnością właśnie na samochody, czyli muzą, czyli wiesz, podcastami. Oczywiście zdarzają się momenty, w których ja też słucham sobie muzyki na treningach, ale trzon stanowią te treningi długie, na których staram się mocno skupiać na jednak sobie. Jeżeli już jednak coś ma się pojawić na słuchawkach, to bardziej muzyka, czy nie wiem, książka, podcast, czy wiesz, no właśnie, co? Jak to działa? To wszystko zależy, nie? Czasem zdarza mi się słuchać podcastów, bo lubię to robić, lubię się motywować też często innymi sportowcami, czy też mam ochotę posłuchać znajomych z branży, czy też z jakiegoś świata, który mnie interesuje. A muzyki używam w momentach już takich, jeżeli mam do wykonania jakieś mocne zadanie do zrealizowania, które wymaga ode mnie podjęcia mocniejszej intensywności, a potrzebuję tego wsparcia, to wtedy tak, tak. Ale z reguły jak realizuję taką główną moją jednostkę długą, bez akcentów, bez wysokich intensywności, tylko długą, jednostajną, czyli taką, jaką jest ultra, no to staram się myśleć raczej o liczeniu do 8. Otwieramy, zamykamy, spuszczamy. Podnosimy, otwieramy, zamykamy, spuszczamy. Góra, pach, szeroko, pach, wąsko, pach, w dół. Pach, pach, hop, pach, pach, pach. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, trzy. Teraz rozgrzejemy jeszcze troszeczkę nogi pod bieganie. Zrobimy to sobie w marszu. Nie no, my jeszcze nie przeszliśmy do triatlonu, my się na razie przygotowujemy do treningu. I lecimy, teraz lecimy sobie, zrobimy sobie to w marszu. Kilka ćwiczeń pod bieganie, takich rozgrzewających, biodro rozciągających. I robimy sobie tak, przyciągamy nogę, raz, raz, dwa, trzy, druga. I z powrotem wracamy takim delikatnym truchcikiem, ale takim delikatnym, luźnym. Zapraszam, raz, dwa, trzy, hop.
To na spokojnie. Im dłużej, ty nie. Im dłużej, tym lepiej. Hop. I teraz na pewno znasz to ćwiczenie z WF-u. Robimy to samo, tylko rozciągamy teraz nogę do tyłu. Pamiętaj, żeby w tej pozycji biodro wypychać do przodu, żeby nie robić tego, tylko tego. Nie robimy influencerki, tylko robimy porządne ćwiczenie biodro do tyłu. I wracamy truchcikiem, tylko że tyłem. Tyłem. Wychodziłoby na to, że jesteśmy rozgrzani, przynajmniej do roweru i do biegania. Przejdziemy sobie do części pływackiej. Ty powiedziałaś w jednym z wywiadów, że masz taką technikę, że liczysz do 8. Tak. I bardzo mnie właściwie zaciekawiły dwie sytuacje z tym związane. Jedne, czy te 8 jest związane w jakiś sposób z rytmiką i z podziałem na 4, bo cała muzyka popularna jest głównie jednak oparta w podziale na raz, dwa, trzy, cztery i w ten sposób jest zbudowany takt. Czy to jest jakiś właśnie element rytmiki w tym? Wiesz co, szczerze nie zastanawiałam się nigdy nad tym, z czego to się wzięło. Teraz dałeś mi trochę do myślenia. Ja też jako dzieciak chodziłam na takie aktywności taneczne, byłam też cheerleaderką, no wiadomo jak to w sportowych szkołach. Tam faktycznie było takie liczenie do 4, do 8. Szczerze, to mi się tak zakodowało do tych 8. Może to ma ścisłą korelację z tym dzieciństwem i z tym, że kiedyś w jakichś tam tanecznych rzeczach brałam udział. No ale to jest ciekawe, możliwe, że tak jest, bo to w zasadzie wzięło się tak naprawdę znikąd, więc być może są jakieś tego korzenie tam, gdzie mówisz. To by miało sens. No, ale tak jak mówię, no ten schemat liczenia do 8 jest u mnie niezawodny i wprawia mnie nie dość, że w rytm, to jeszcze w taką delikatną hipnozę może, coś, co pomaga mi po prostu nie myśleć o tym wszystkim dookoła i trochę się wyciszyć. Ja też w takich chwilach problematycznych w moim życiu, jak potrzebuję, jak wydarzy się coś mocnego i potrzebuję oddechu, no to też liczę do 8, nawet siedząc i po prostu sobie staram się doprowadzić do tego spokojnego miejsca w moim ciele. 2-3 minutki lekkiej rozgrzewki na ergometrze, a następnie przejdziemy do zadania głównego. I nasze zadanie główne dzisiaj to będzie 8 razy 30 sekund mocno na 30 sekund odpoczynku. Okej. A najpierw 2-3 minutki, może nie 2-3 minutki, tak żebyś poczuł, zobaczymy jak będziesz też funkcjonował, tak żebyś poczuł już trochę w rękach, ale rozgrzewka ma cię nie zajechać. Rozgrzewka ma cię po prostu przygotować do zadania głównego i potem będziemy po tym zadaniu mieli bezpośrednią strefę zmian, czyli biegniemy na rower. Tylko na rower biegniemy, nie? Dobra. Tak jest, na razie sobie zrobimy tutaj na luźno. Okej. I ruch z barków. Pracujemy i rękami, i nogami. I lecimy. Ja włączę stoper. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Strefy zmian, które będziemy pokonywać pomiędzy aktywnościami, czyli pomiędzy pływaniem, pomiędzy rowerem i pomiędzy bieganiem, też mają być robione w gazie. Będziemy pomiędzy nimi biec. Ale to za chwilę, bo w triatlonie wszystko jest aktywne. I strefy zmian w triatlonie wliczają nam się do ogólnego wysiłku, do ogólnego czasu trwania wyścigu, więc nie możemy sobie, wiesz, iść na spacer. Jak tam mamy? Minutkę jeszcze wytrzymasz? Spokojnie. No to pięknie. Za minutkę będziemy rozgrzani, gotowi do zadania i robimy 6 razy 30 sekund. Lecimy. Jest dobrze. Pięć sekund. Okej, i kończymy. No i co? Lecimy, tak? Proponuję ruszać. Ja będę tutaj na zegarku odliczała ci dokładnie czas. No to 3, 2, 1 i hop. 30 sekund mocnej pracy. Raz. I rozkręcaj mocno. Rozkręcaj, żeby było tempo. Raz. Rozkręcamy tempo. Rozkręcamy, bo to tylko 30 sekund. Rozkręcamy. 18 sekund do końca. Raz. Mocno. Rozkręcaj. Im szybciej, tym lepiej. Raz. 10 sekund. Pełna petarda. Spróbuj przyspieszyć. Super. 5, 4, 3, 2 i stop. Ok. Odpoczywasz sobie teraz. Troszeczkę odpoczywasz. Ja odliczam.
Słuchaj, takie jedno może mocniejsze pytanie, a nie wiem, byłaś kiedyś świadkiem, że w czasie triatlonu ktoś po prostu umarł? Wiesz co, tak, no niestety zdarzają się takie rzeczy. Najczęściej zdarzają się te rzeczy na etapie pływackim. To jest ciekawe, ponieważ... Kurczę, ja bym pomyślał, tak, że bardziej w czasie biegania w końcu to miało być najbardziej obciążające. Głównie chodzi o aspekty sercowe, bo to jest niesamowicie wysoka adrenalina w połączeniu z zimną wodą, z wystrzałem, z szybkim skokiem w zimną wodę, więc, bo my często, wiesz, startujemy w morzach, w oceanach, więc to są naprawdę styczności, które bardzo często tutaj, wiesz, mogą przytkać, są różne ataki paniki, są, wiesz, różne tego typu sytuacje i sercowo bardzo często pojawiają się problemy na etapie pływackim. Oczywiście podtopienia też się pojawiają, pomimo tego, że jakby, wiesz, pływają kajaki i monitorują wszystko, no to niestety, ale na tych częściach pływackich, no zdarza się to, no nie mówię może jakoś super często, ale zdarza się to. Na etapach rowerowych też słyszałam o kilku sytuacjach, w których po prostu pomimo zamknięcia, bo na niektórych zawodach jest zamykany ruch drogowy, czyli nie ma wjazdu samochodów, ale ktoś wyjedzie z osiedla czy z domu, wpada w rower. No i wielokrotnie zdarzało się, że były wypadki śmiertelne z udziałem samochodów, których miało na trasie nie być. Choć na przykład w ultratriatlonie samochody są, nie ma zamkniętego ruchu, no bo kto by zamknął ci ruch na 2 tygodnie, nie? Jak się ultratriatlon odbywa, więc tam też dochodzi do różnych kolizji, no bo jedziesz na trasie pasem dwupasmowym, rower, traktor, samochód, inne rowery, więc to wszystko się kotuje, trzeba być niesamowicie uważnym. No i trzeba uważać, no to tak jak w każdym sporcie jest zawsze ryzyko. Ale ty byłaś świadkiem takiego bezpośredniego... Bezpośrednio nie. Czyli nie miałaś takiego, sytuacji, nie, że ktoś koło ciebie po prostu się przewrócił i padł? Nie. Widziałam różne skrajne momenty wycieńczenia, osłabienia, niedożywienia na trasie, ale nie widziałam momentu takiego, wiesz, zgonu bezpośredniego przy mnie, nie? I super! Wydychamy. Raz. 5 sekund. 4, 3. Dwa. I ostatnie pociągnięcie. 3 serie za nami. Jeszcze 3 serie. Te drugie 3 są łatwiejsze niż te pierwsze. Już jesteś rozgrzany, będzie dobrze. 15 sekund nam zostało. I mocno, mocno z pleców. 4. 20 sekund do końca. I wydychaj mocno. Wydychaj powietrze. Raz. 2. 3. 4. 10 sekund do końca. 7, 6, 5, 4, 3, mamy to, super, jest, zajebiście. Kończymy! Dobra. Spotkaliśmy się na Royce 2 z Inomi. Już tu chodził regularnie? Nie. A ja robię zawody 23 listopada. Stołowego? Tak. I no, dla amatorów. O, fajnie. Także kto ma ochotę, może przyjść. Na Ursynowie odbędą się te zawody. Będę informował więcej na moich mediach społecznościowych. Okay. Od razu, słuchaj, kończysz i przebiegamy na rower, dobra? Tak jest. Pływanie za nami, czyli najłatwiejsza część w triatlonie. I lecimy i biegniemy na rower. Biegniemy na rower. Tu. Skakujemy na rower. Możesz się napić oczywiście. Pierwsze 2-3 minutki kręcimy sobie lekko. Ja ci tam ustawiłam na piąteczkę, także po prostu kręcimy sobie lekko. I teraz. I fajnie, żeby ilość obrotów na minutę to było około między 80 a 90. No, powiem ci, że to całkiem sporo. I to jest na razie rozgrzewka. No i już zaczyna lecieć ze mnie pot. Dobra, 2-3 minutki kręcimy. Kręcimy. Jeżeli chodzi o pozycję triatlonową, to jest pozycja kolarska, która jest albo tutaj, albo tu, jak trzymałeś. A w pozycji triatlonowej lecimy na łokciach. Spróbuj się oprzeć na łokciach. Nie jest tyle wygodniej? Nie wiem. Jeszcze 40 sekund i zaczynamy interwały. 6 razy 30 sekund i patrzymy przed siebie, gdzie jedziesz. Hej, dzieci z autobusu machają. Chwilę się zatrzymamy. Pomiędzy interwałami, jeżeli będziesz w stanie tak sobie kręcić,
super. Jeżeli będziesz czuł, że musisz po prostu być w zatrzymaniu, to się zatrzymasz, nie? 30 sekund pracy. Pilnujemy między 80 a 90. Obciążenie będzie wysokie, wyżej będziesz miał twardo. Bardziej twardo będziesz miał, niż miałeś na rozgrzewce. Ale jeszcze chwileczkę, dobra? Jeszcze sobie chwileczkę damy. I zaczniemy sobie 6 interwałów, tak jak na pływanku. Zaczynamy sobie na 3.30. 30 sekund mocnej pracy. 5, 4, 3, 2, jazda. 30 sekund mocnej pracy. Super, 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 super. Idealna teraz, rytm jest idealny. 20 sekund, trzymamy, 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 trzymamy. 10 sekund, 9, 8, 7, jazda. 5 sekund do końca. 4, 3, 2, 81 kadencja. Super, 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 super. 18 sekund. Raz. 15 sekund. Mocno, 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 mocno. 10 sekund do końca interwału. Super, super idzie. Idealna kadencja jest. 4, 3, 2, stop. Super jest. Jesteś zajebisty. Naprawdę mega ci dobrze idzie. Zajebiście. No, teraz muszę złapać od tego. 4, 3, 2, jazda, 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 mocno! No, oh, dobra. Fucking shit! 5, 4, 3, 2 i luz. Luz, luz, luz. Jeszcze chwila. O, patrz go! Słuchaj, mamy połowę triatlonu, połowę zadania rowerowego. Mega jestem dumna. Super jest. Jesteś zajebisty. Naprawdę mega ci dobrze idzie. Zajebiście. Gdzie ty myślisz, że są granice? Bo jest potrójny. Jaki jest w ogóle największy możliwy triatlon? 30-krotny. 30-krotny i to już się robi chyba w miesiącach nawet. Pod rząd. Ale tam się już śpi. Bo generalnie ten triatlon 1.8, 1.4, 1.2 pełny. Podwójny i potrójny to są rzeczy, które robimy bez snu. Czyli myślę, że w potrójnym to jest maksymalny dystans, który można zrealizować bez snu. No ja to zrealizowałam w 36 godzin. Dodatkowo wiadomo, wchodzi jeszcze doba przed, w której nie śpisz, doba po, w której nie śpisz, więc łącznie to nie śpisz 60 godzin. Ale generalnie uważam, że wszystko, co jest dalej, może prawie wszystko. 4-krotny, 5-krotny już gdzieś tam trzeba się zdrzemnąć, a 10, 20 i 30-krotny to normalnie w trakcie wyścigu chodzisz spać, nie? Tylko musisz chodzić spać na polu wyścigu, nie? Nie możesz jechać do hotelu, wziąć prysznic i spać. Czy na drzewie spać? No, musisz po prostu być na trasie wyścigu, więc na razie myślę o. Jeszcze nie myślę o 30-krotnym, 20-krotnym, 10-krotnym, ale nie ukrywam, że pojawiają mi się już myśli o tym 4-5-krotnym Ironmanie, no bo to są jakby kolejne wyzwania, kilkudziesięciu godzin tej pracy, które mnie kręcą. Trzy interwały do końca. 80 tu ma być. 80, dobrze, 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 dobrze. O! 20 sekund. Jak ten skończysz, to jeszcze dwa. Jazda, 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 bo spada nam kadencja. 3, 2, 1, dobrze. Mamy. Odpoczywaj. Odpoczywaj, ale troszeczkę kręć, troszeczkę kręć, troszeczkę kręć pomału. 5. O kurde, chyba cię teraz zżyłam. 4, 3, 2, jazdunia. 9 sekund, 8, 7, 6, 5, 4 i mamy koniec. Luźno, 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 luźno. Za jakie grzechy? No. Najgorsze, że dobrze wiem za jakie. Następnym razem już jadł ciastko, to myśl o mnie. Aj, słuchaj. Uważaj, co sobie życzysz. Myślisz, że Robert wróci niedługo do sportu, bo on chyba teraz ma taką chwilę, gdzie się zawieszenia? Ja myślę, że tak. Znaczy nie, on cały czas trenuje. Wydaje mi się, że to jest też taki człowiek jak ja, który bez sportu nie wyobraża sobie życia. Mhm. Który też zawsze trenował od dzieciaka, który uwielbia to, co robi, kocha to, co robi i myślę, że będzie sport w jego życiu gościł na zawsze, tak jak i u mnie i na pewno wróci silniejszy, bo to mocny gość. A jak ty się zapatrujesz na, no trochę tutaj na skandale związane z dopingiem, ale gdzie jest ten
punkt, kiedy to już jest doping, a kiedy nie jest, bo jest cała masa suplementów, którymi jednak sobie pomagamy. Ja się czasami zastanawiam, że to nie jest taka prosta sprawa do rozróżnienia. Zresztą sama mówiłaś o takich przypadkach, gdzie tak, na przykład pewne suple mają gdzieś jakieś domieszki. Wiesz co, generalnie jest tak, że jest lista leków i substancji zabronionych. Mhm. No i każdy sportowiec musi się przestrzegać tej listy. Mhm. Jeżeli my kupujemy suplement, który zawiera deklarowaną przez producenta substancję, która nie jest na tej liście, no to darzymy zaufaniem osoby, od której to kupujemy, że to, co jest napisane na etykiecie, to jest w środku. I teraz najważniejszym w tym całym procesie jest to, aby wybrać firmę, która będzie firmą, która... Bo suplementy nie są aż tak mocno sprawdzane jak leki. Więc musimy wybrać firmę suplementacyjną, która będzie po pierwsze długo na rynku, po drugie będzie zapewniała o tym, że w środku jest to, co ma być. Raczej sugerowałabym się tymi firmami z wyższej półki. Co prawda idzie za tym cena, ale ja uważam, że w przypadku sportowców zawodowych niesamowicie ważnym jest, aby ta czystość była dochowana. Więc po prostu sprawdzamy firmy, sprawdzamy etykiety i też ta suplementacja wcale nie musi być tak ekstremalnie rozbudowana, jak się wydaje zapewne zwykłym ludziom, że my nie wiadomo, co teraz jemy, że 30 tabletek dziennie, że wszystko. No tak naprawdę warto dbać o podstawowe niedobory, jeżeli takowe mamy, witaminowe. Dodatkowo można się wspomóc jakimiś, jakimiś delikatnymi dodatkami, oczywiście dostępnymi i legalnymi na tej liście. No ale dieta jest podstawą i to, żeby wyciągnąć z diety jak najwięcej substancji witaminowych, minerałów i tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne do dobrego funkcjonowania, no to jest klucz do sukcesu, więc zaczęłabym od diety. Suplementacją można się wspierać, na przykład omega-3, jak nie jemy ryb, czy witaminy D3 w okresie zimowym, jeżeli nie spędzamy okres dużo na słońcu, tylko pracujemy w biurach. No to są takie podstawy podstaw, ale warto zadbać o to, żeby to były suplementy z najwyższej półki. No i czyste, nie? No zdarzają się domieszki, no. No zdarzają się, ja sobie wyobrażam, że nawet firma, która ma dobre intencje, może mieć taką sytuację, że gdzieś im w produkcji coś wpadnie. No przecież nie zawsze każdy jest w stanie każdy proces tak idealnie prześledzić, że no coś się nie wydarzy, no wszystko się wydarzy, no samochody się psują i czemu nie miałoby być tak z suplami. No ale po to są też instytucje odwoławcze, w których to można sprawdzać później, czy to była domieszka, czy nie, no i później można już się tam, wiadomo, ewentualnie próbować odwoływać od tego, ale uważność to jest coś, no co niestety jest wpisane w naszą codzienność. Musimy być po prostu uważni. No. Dwa, jazda, ostatni za mnie! Super idzie, jazda. Idealna kadencja, 20 sekund do końca. Super! 10, 9, 8, 7, 2, 1! Mamy! Luźno! Odpoczywamy 30 sekund. Udawałem. To było leciutkie. Nic mi w ogóle nie jest. Jak się czujesz? Świetnie. Jest dobrze? Tak, czysta przyjemność. Po to właśnie żyję. Jesteś osobą bardzo atrakcyjną. Czy to jest, bywa czasami atutem, a czy też bywa w sporcie jakimś czasami minusem? Oj, wiesz co, to trudne pytanie. Szczerze powiedziawszy, nie zastanawiałam się nigdy nad tym, czy to jest minus czy plus. Na pewno sporty wytrzymałościowe kosztują kobietę, znaczy każdego sportowca, bardzo dużo zaangażowania czasowego, tak? I być może nie jesteśmy w stanie skupiać się tak mocno na tych, wiesz, dopieszczeniach wizualnych, jak dziewczyny, które trenują mniej albo nie trenują, tak? U mnie ten sport raczej jest królem i faktycznie poświęcam trochę mniej czasu na przykład na te urodowe rzeczy, więc zazwyczaj jestem też związana, mam włosy związane, jestem w stroju sportowym, raczej rzadko można mnie zobaczyć w takim stroju, wiesz, codziennym, jakimś takim, wiesz, w sukienkach. Słuchaj, i tak teraz dalej. Teraz bez pieprzenia, więc wyglądasz super, ale dziękuję. Wiesz, dlaczego to pytam? Bo ja wiem, że czasami
atuty potrafią być jakimś małym przekleństwem. Na przykład, że gdzieś słyszałem już od kobiet takie na przykład opinie, że z powodu tego, że dziewczyna dobrze wygląda, ktoś ją w jakimś momencie na początku ignoruje, bo uważa, że o, ona jest tylko od wyglądania dobrze. Wiesz co? I właściwie de facto to pytanie nie wzięło się znikąd, tylko jest mniej więcej o tą sytuację. To bardziej, powiem ci, że może nie chodzi o sam element urody, ale może bardziej chodzi na przykład o aspekty mediów społecznościowych i to, że jestem też influencerką. Oprócz tego, że jestem jakby sportowcem zawodowym, rekordzistką świata, to jestem też influencerem. I teraz, czyli to będzie ten plus. Ale to wiesz co, często jest tak, o, influencerka, wiesz, a tam chodzi z telefonem i wiecznie nagrywa. I bardziej z takim czymś się... No tak, ale... Zamiast skupić się na tym, na robocie, na treningach, to chodzi z tym telefonem i tak dalej. To może bardziej coś takiego mnie dotyka, jeżeli jakieś takie aspekty, wiesz, urodowo zwracające uwagę, nie? Okej, okay. No po prostu zastanawiałem się też, czy na przykład, nie wiem, na samych zawodach albo w jakiejś tam sytuacji treningowej zdarzyło się, że kiedyś mogłaś poczuć jakąś lekką arogancję z tego tytułu. No mężczyźni czasem jak biegnę gdzieś ulicą, no to zdarza się, że ktoś się trąbi, że ktoś, wiesz, otwiera okno i krzyczy. To akurat może być pozytywne, jeżeli to nie jest przedstawione w sposób chamski, ale tylko... Ale nie odbieram tego źle, nie odbieram tego, jakby miało mi coś takiego jakoś, wiesz, bardzo mocno przeszkadzać, czy we mnie jakoś uderzyć. Także nie. Czasem faktycznie te instagramowe rzeczy, nie? Że influencerka, nagrywania, wiecznie coś z tym telefonem, więcej jej w tym telefonie niż roboty, no. A tak nie jest, nie? Bo ja ale chyba wyniki mówią same za siebie, do jasnej cholery. Wiesz, ja ci powiem coś takiego. Jak ja sobie myślę, rekordzistka, to dla mnie rekordem by było w ogóle, że nie wiem, że ja nie mówię nawet o sobie, bo to w ogóle nie wchodzi w grę, ale osoba mocno wysportowana, zaczynająca takie zawody i je kończąca, to dla mnie to jest ktoś, kto po prostu wykonał jakąś nieprawdopodobną, nie do pojęcia robotę. A że ktoś jeszcze to wygrywa, to jest w ogóle poza moją percepcją. Tak, ale wiesz, no ten sport triatlonowy można uprawiać w różnym rodzaju. Można go uprawiać też w sposób taki amatorski. I to twoim światowym rekordem i twoją światową wygraną będzie to, że po prostu to ukończysz dla siebie, nie? No bo nie każdy to musi traktować w taki sposób, jak ja to traktuję, że wiesz, że faktycznie profesjonalizuję ten sport, że rekord, że staram się poświęcić całe życie temu przygotowaniu do tego, aby wygrywać. Można też, triatlon jest świetną dyscypliną, ponieważ jest maksymalnie otwarty na amatorów, na to, żeby rozpocząć triatlon w każdym wieku, żeby wystartować w zawodach niekoniecznie ultra, ale można wystartować w krótszych zawodach i po prostu spróbować, jak to jest łączyć trzy dyscypliny również w krótszym czasie, nie? Bo są dystanse, które trwają do godziny, dystans 1/4, który trwa 2 godziny, 1/2, pełny Ironman. Zanim my dojdziemy do 3-krotnego, to można robić dużo innych fajnych, krótszych rzeczy, nie? Tu już się nic nie wydarzy. Wyciszamy się. Przechodzimy do najprzyjemniejszej części triatlonu. Będziemy biegać, słuchajcie. Prawdziwa wisienka na torcie triatlonu, czyli bieganie. Schodzimy z roweru i biegniemy na bieżnię. Biegniesz za mną. 2, 1, stop. Dobra. Biegniesz za mną, przechodzimy. Biegniemy. Skakujesz, wybierasz sobie bieżnię, którą chcesz i zaczynamy. I słuchaj, na razie tak, maszerujemy 6 km na godzinę. To całkiem sporo. Nie, 5,5, dobra. Na marsz to jest tak okej chyba. O, i sobie idziemy, spokojnie idziemy, kilka minut, na razie nie przyspieszamy. Ja sobie też tutaj odpalę, buty masz zawiązane. Tak jest. Czy buty są biegowe? No kurczę, najlepsze od firmy Brooks. Okej. Zawodowe buty do biegania. To się szanuje. A dlaczego ten sport w ogóle jest ustawiony w ten sposób? Dlaczego to jest w ten sposób ustawione? Bo to jest tak na złość, no, twoim tak. zdaniem? Generalnie tak? Wiesz co, bieganie jest najtrudniejszą pod względem mechanicznym dla ciała dyscypliną triatlonową. No wykonujemy tak, ją w pełnym dociążeniu ciała. Na rowerze, wiesz, siedzimy, jakby pracują nogi, to jest półodciążenie. W basenie płyniemy, jesteśmy, wiesz, to jest sport rehabilitacyjny wręcz. Tak. A
A bieganie jest tak trudne, jeżeli chodzi o obciążenie stawów, mięśni, szkieletowe. I po tym, wiesz, pływaniu, rowerze, wszystkim, już po tym zmęczeniu godzinowym, wychodzisz na najtrudniejszą jednostkę, no to ja nie wiem, kto to wymyślał. No właśnie, ja się chciałem o to zapytać, kto to wymyślił? No, ale jest w tajemnicy, że bieganie po rowerze to jest zupełnie inne uczucie niż bieganie solo, czyli bez uprzednio wykonanego roweru. Nie jesteśmy tacy luźni i wchodzimy sobie pobiegać, tylko te nogi już czują, że one coś robiły wcześniej. Dobra, i truchcik na 8 sobie zrobimy. 30 sekund. Jak jest? Jakie to jest tempo dla ciebie? Pod górę chcesz biec? Nie! No, na 1 może być. 1% nachylenia może być. Truchtamy. Dobra. Marsz może też być pod górkę, delikatnie. I maszerujemy sobie. I to był pierwszy. I takich sobie zrobimy 6. Rozkręcamy. I lecimy. Hop. 10 sekund. 9, 8, 2. I dobra. I uwaga, przechodzimy do marszu. I uwaga, będziemy się powoli znowu rozkręcać i robić trzeci interwał. I uwaga, zaczynamy. Idzie dobrze. Zawsze patrzymy tam, gdzie chcemy biec. No i lecimy, uwaga, hop. Dwanaście sekund do końca. Oddychaj. 1. Dobra. Idziemy, 30 sekund. Także dobrze. I uwaga, mamy ostatnie 2 przed sobą interwały. Spróbujemy zwiększyć jeszcze prędkość. Uwaga i hop! Jeszcze, dawaj pod górę. 15 sekund. 2, 1. Super. Przed nami ostatni. Pytanie, czy próbujemy na 10? Jasne, że tak. Dobra. Takich zawodników to ja życzę każdemu trenerowi. Rozpędzamy. Na 10 jedziemy. Najmocniejszy, ostatni interwał. Jazda. 30 sekund. 30 sekund pracy. 30 sekund marszu. Urodzony biegacz, mówię wam. 15 sekund do końca. Biegniemy. Raz. No to troszeczkę jeszcze dobrze. I 30 sekund lecimy marszu. Maszerujemy. Zajebiście. Nie? Niezła akcja, naprawdę. Jestem dumna. Ale to nie koniec, nie ma jeszcze co chwalić. Bo tu jeszcze mamy do zrobienia szybki marsz na koniec. Teraz jesteśmy, słuchajcie, na bieganiu, a w zasadzie już po bieganiu. Maszerujemy sobie na zakończenie. No, powiem wam, że forma biegowa jest lepsza niż forma kolarska. Tak, jestem zdziwiony. Tak, ja też jestem. Miało być na odwrót. Tak, to chyba przez te buty. Pewnie tak. No, więcej sprzętu tam niż czegoś tam, nie? Jak to się mówi. A to jest bzdura, bo prawda jest taka, że żeby dobrze uprawiać dany sport, potrzeba mieć dobry sprzęt. Trzeba. Się sprawdza w bieganiu. O! Macie gadułę influencera. Jak się z influencerem, to widzisz, jest to, to nie jest takie łatwe, właśnie, to nie jest takie tylko łatwe. Buty od Brooksa, EFSA! Jak myślisz, gdzie jest największe uzależnienie? Czy w wygranej, czy w samym procesie biegu, czy w przygotowaniu, czy w czym w ogóle? Wiesz co, generalnie ten triatlon to jest moim trochę stylem życia, nie? I ja jestem tak zaprogramowana na to, żeby tak wyglądało moje życie. Ja w ogóle lubię swoje życie, lubię swój harmonogram dnia, więc nie mogę powiedzieć, że nie lubię tego procesu i że to nie jest uzależniające, bo ja lubię mieć wszystko poukładane, trenować według tego swojego schematu, który mam, więc to jest uzależniające. No wygrywanie oczywiście, że jest też uzależniające, bo jakby daje ci niesamowite endorfiny. W zasadzie to chyba całokształt, powiem ci szczerze, że to jest coś, jak się wpadnie w to. Dużo osób właśnie, które zaczyna przygodę z triatlonem, mówią, że jak już wpadniesz, to już jest po balu. To już po prostu nie da się wyjść z tego uzależnienia, bo to faktycznie uzależnia. I to jest fajne, też poznaje się dużo ludzi, którzy są bardzo podobnie wkręceni jak ty, myślą w podobny sposób jak ty, funkcjonują podobnie jak ty, mają podobne plany dnia. I to jest później, wiesz, funkcjonujesz już w tym kręgu, jest naprawdę, jest fajnie, to wszystko nakręca, także ja polecam wszystkim spróbować triatlonu. Myślę, że nie wiem, parę miesięcy temu to, co teraz robimy, to byłoby dla mnie takim zajazdem, tak, że głowa boli. Także naprawdę jestem dumna, jestem w szoku, bo oglądałam twoje filmy i tam mówię, nie wiem, czy nie zrobimy spaceru po łazienkach.
A tu się okazuje, że naprawdę jesteś no, na pewno w lepszej formie niż byłeś jeszcze niedawno, bo ty trenujesz, tak? Regularnie teraz. Cały czas. No. 23 listopada. Proszę Państwa, będę Was informował. Gramy w pingla, czyli w tenis stołowy, ale popularnie wszyscy nazywają to ping-pongiem. Niesłusznie, ale co z tego? Dobrze, proszę Pana. Mamy zakończony trening triatlonowy. Przechodzimy do rozciągania i wyciszenia. Zajebiście. Pioro, naprawdę dzięki. Duma. Idziemy. Lecimy. Zaczniemy sobie od takiej pozycji dziecka, czyli rozciągamy sobie tylko tutaj tą górę. Palce do przodu próbują iść i próbują i rozciągasz sobie tutaj plecy. Tu już macie nic nie męczyć, tu ma być mega luz, mega spokój, już się nic nie dzieje, tylko naciągasz sobie te ręce. Tu i głową patrzymy do sufitu, głową do sufitu, próbujemy. Szukamy sobie miejsca w ciele, mocno się próbujemy wygiąć i jeszcze raz przechodzimy tu. I próbujemy piętami dotknąć podłogi. O, okej. Jak myślisz, ta dyscyplina, którą ty nabyłaś poprzez sporty, jak ona mogła być pomóc jeszcze w przyszłym życiu? Czy ty rozważałaś, że na przykład może chciałabyś pójść w jakąś zupełnie inną stronę? Teraz nie wiem, zawsze ktoś powie biznes, ale może coś zupełnie jeszcze innego, w czym wykorzystałabyś swoje już umiejętności i właściwie typ działania do właśnie tych Jasne. Następnych aktywności. Wiesz co, no generalnie to, co ukształtowało się u mnie za dzieciaka, czyli ta systematyczność, ta dyscyplina, o której mówisz, ta cierpliwość i ta żmudna tak naprawdę praca, bo ja bardzo często podkreślam, że ja jestem trochę wyrobnikiem, nie? Że po prostu sobie krok po kroku, każdego dnia według schematu pracuję. Tu nie ma żadnych, wiesz, wystrzałów rakiety kosmicznej nagle, a później 3 dni nic nie robię. Nie, po prostu każdego dnia konsekwencje. No i ta konsekwencja, i ta siła, i ta cierpliwość, i ta praca codzienna na pewno się przenosi teraz na moje życie. Przenosi się też na to, że ja potrafię sobie ten kalendarz mój aktualny zsynchronizować przede wszystkim też z życiem mamy, no bo jestem mamą, z życiem też i z pracą, bo ja funkcjonuję w mediach społecznościowych, mam swoją działalność gospodarczą, pracuję z wieloma firmami reklamowymi i jakby z tym, dodatkowo ten sport, dodatkowo wiesz, wiele innych jeszcze aspektów życia i umiem to połączyć, umiem sobie to wszystko tak poukładać, żeby ta doba nie musiała być rozciągana, tylko po prostu wszystko jest usystematyzowane i myślę, że to jest fajne, że ja jestem taka ułożona, że wszystko mam zawsze zaplanowane, że zawsze mam wszystko dograne, że jestem człowiekiem kalendarzem, nie? Moi znajomi mnie przedrzeźniają, że nawet wypoczynek trzeba ze mną planować, czy jeżeli się chcą koleżanki ze mną spotkać, to ja też muszę to wcześniej zaplanować, wiesz, jakby... Ale dzięki temu wszystkiemu jestem w stanie w swój dzień włożyć naprawdę wiele, wiele, wiele aktywności, bo wszystko jest poukładane i ja lubię żyć w tym swoim poukładanym schemacie i wydaje mi się, że to właśnie wyciągnęłam z tego sportu za dzieciaka, nie? Ten taki no tak, ale czy ty planujesz na przykład, że nie wiem, chcesz za jakiś czas jeszcze rozszerzyć działalność biznesową albo... Tak, właśnie 15 października rusza mój największy życiowy projekt. Prawdopodobnie to nagranie będzie opublikowane już w momencie, kiedy projekt będzie dostępny. Także zapraszam Was serdecznie na mój kanał społecznościowy FitAla na Instagramie, a tam wszystkie szczegóły. Ruszamy ludzi z kanapy, zachęcam do aktywności fizycznej, pomagam postawić pierwsze kroki w sporcie, w diecie. No i na razie jeszcze nie mówię więcej, ale tak jak mówię, zapraszam serdecznie do siebie. To jest duży projekt, który będzie kosztował mnie na pewno bardzo dużo czasu, który będzie trochę skracał jeszcze mój czas wolny, ale myślę, że warto, bo ja lubię pomagać i będzie fajnie. A to gdzie to można obserwować? Na Instagramie? U mnie na Instagramie, tak. Zapraszam u mnie na Instagramie. Na pewno będzie przekierowanie tam do wszystkich stron, na których będzie to funkcjonowało. Ale moim ogólnie głównym takim centrum dowodzenia jest ten Instagram i tam na pewno te informacje będą wszędzie wyróżnione, także zapraszam serdecznie. No nie, a które rozszerzysz nogi troszeczkę? Troszeczkę rozszerz nogi? Oszustwo to jest trochę. No dobra.
Następnym razem obiecujesz, że dotkniesz nogami, rękami podłogi. Dalej umowa. Potwierdzam, iż nie, ale się postaram. Dobra. Nie ma tak, że łatwo się mnie przekonać. Dwa razy się powie, ja dziękuję jednak. Bardzo. Dziękuję za trening. Byłeś bardzo naprawdę wspaniały. Jestem w szoku, jak sobie poradził. Serio, myślałam, że będziemy chodzić na tej bieżni i że w ogóle na tym rowerze to... A tam był ogień, nie? Ogień w szopie. Cały czas się człowiek czegoś uczy. Tak, ale nie, jestem naprawdę dumna z tego, co tam wyszło. Zaskoczona pozytywnie, ale zaskoczona wciąż i no mam nadzieję, że jeszcze się na jakimś triatlonie zobaczymy. Jak? Przyjdę pooglądać. Nie. Może coś z tego będzie. Także dziękuję serdecznie i dziękuję do zobaczenia. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Bardzo do zobaczenia. Miło. Tak, oczywiście. Zaadoptowałaś jeszcze drugą córkę? W zasadzie to zaadoptowałam to złe słowo. No właśnie dlatego... Daję dom tymczasowy dla drugiej dziewczyny, którą tak nazywam już córką. Jest z nami od 1,5 roku. Ma 16 lat już teraz, miała 15. Jak ją przyjęliśmy, jest zawodową tenisistką, tak samo jak i moja córka, która biologiczna, która uprawia tenisa już od 4 lat. Także niesamowicie fajnie się dziewczyny dogadują też sportowo. W ogóle mamy taki sportowy dom, no bo i ja trenuję bardzo dużo. I Sara trenuje bardzo dużo i Magda, także bardzo fajnie to zaczęło funkcjonować. No jest to doświadczenie, którego nie spodziewałabym się, że pojawi się kiedykolwiek w moim życiu, ale jest to coś niesamowicie satysfakcjonującego, niesamowicie ciepłego i doceniam to, że mam możliwość pomocy osobie w ciężkiej sytuacji, bo wiem, bo sama byłam w jej wieku w ciężkiej, i nie przytrafiła mi się taka osoba, która mogłaby mi pomóc. Dlatego cieszę się, że ja mogę, że życie się trochę odwróciło i że teraz ja mogę pomóc komuś i dać mu po prostu trochę szczęścia. Dziewczyna, którą zaprosiliście do swojego domu, to jest Magda czy Magda? To Magdzie przydarzyła się nagle jakaś sytuacja rodzinna, bo wydawałoby się, że no jednak osoba, która chociażby ćwiczy w dobrej szkole, tenisa, ma jakieś zaplecze finansowe i domowe, no bo z tego względu... Tenis jest sportem raczej... No właśnie, więc tam się wydarzyła jakaś po tak, prostu... Tak, nagła sytuacja nagła finansowa sytuacja. U rodziców, tak. Okay. Że duża zmiana i tak naprawdę prawdopodobnie wiązałoby się to z końcem kariery Magdy, a włożyła w to całe swoje życie. I tak naprawdę no, jest niesamowicie pochłonięta swoją pasją. Przypadek, że spotkaliśmy się, przypadek, że akurat trafiła na nas. Zupełny przypadek, ale uważam, że to niesamowite i aż normalnie. No ale rozumiem, że jej rodzice biologiczni to dalej są, żyją. Tylko problemy mają duże finansowe. Rozumiem. To była w jakiś sposób chyba wasza wspólna decyzja z twoją córką Sarą. Wyście o tym rozmawiały, czy wzięłaś i przybiegłaś powiedzieć, patrz, masz nową siostrę? Nie, no generalnie to się toczyło tak, że to trochę było tak, wchodziło powoli do naszego życia, bo na początku miało to być tylko na tydzień, dwa, później trochę na wakacje. Tak się to systematycznie, samoistnie zaczęło przeciągać. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę, kiedy mamy taką większą rodzinę już 1,5 roku. No. Celem sportu jest usprawnienie ciała i całego organizmu, bo aktywność fizyczna ma wielopoziomowe i długofalowe działanie. Wpływa na układ mięśniowy, kostno-stawowy, na gospodarkę hormonalną, na układ immunologiczny, ale także na nasz dobrostan psychiczny. Jestem pewna, że większość z nas doskonale zna to uczucie po treningu, kiedy pomimo silnego uczucia zmęczenia czujemy ten wewnętrzny przypływ mocy, energii, radości i euforii. Wiemy, że dzieje się tak m.in. za sprawą endorfin. Dlatego właśnie powinniśmy wykonywać treningi funkcjonalne, czyli takie, które będą nam ułatwiały codzienne funkcjonowanie. No bo co nam z ogromnej masy mięśniowej i dużego obwodu w bicepsie, jeżeli jesteśmy niemobilni i nieelastyczni i codzienne czynności sprawiają nam trudność? Co z tych kilogramów mięśni, jeśli krótka przebieżka czy wniesienie zakupów na 4. piętro stanowić będzie wyzwanie? Wybierzmy sobie taką dyscyplinę sportu, która będzie sprawiała nam przyjemność. Trenujmy, bądźmy zdrowi i sprawni, bo na co dzień, gdy mijamy się na ulicy, to nikt z nas nie ma na czole napisane, ile wyciska na płaskiej albo ile podnosi w siadzie. Jesteśmy po zakończonym treningu i powiem wam tak, było znacznie lepiej niż się spodziewałem,
a spodziewałem się naprawdę mocnego wycisku i to nie jest tak, że Alicja tutaj dawała mi fory, tylko no, proszę Państwa, moja kondycja po prostu się polepsza. Jestem naprawdę zadowolony. Zobaczcie, to można wyrzymać normalnie. Tu jest wszędzie mój pot. I tak chyba ma właśnie być. Zapytacie się, ile ważę. Powiem Wam tak, nie wiem. Ostatnio ważyłem 115 na poprzednim treningu, chociaż gdy Wy to oglądacie, już ważę odpowiednio mniej. Myślę, że teraz ważę około 113-114 kg. Tak jak Wam mówiłem, miałem moment zawahania, że waga nawet poszła lekko do góry, ale już spada. Nie mogę się doczekać, kiedy będę ważył stówę. To jest dla mnie bardzo ważny moment. Odpicowywanie w niego dalej trwa. Essa. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po treningu. Wyszła nam ponad godzinka mocnej triatlonowej pracy. Rozpoczęliśmy od rozgrzewki. Przeszliśmy później na ergometr pływacki. Następnie zrobiliśmy rower. Naprawdę dość mocne interwały i kolejno bieżnię mechaniczną. Także prawdziwy triatlon w pomieszczeniu. I powiem Wam na zakończenie trochę jogi oczywiście, ale tego już tak nie wliczamy do treningu. Powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę w mega szoku, w jakiej on jest kondycji fizycznej, że dał radę wejść na wysokiej intensywności, że nie miał problemu nawet z bieganiem. Myślałam szczerze na początku, że będziemy spacerować, a to się okazało, że nawet jest w stanie i truchtać, i przyspieszyć, i spacerować. Także naprawdę prawdopodobnie jest tak, że jego działania, które wykonuje w ostatnich miesiącach, przynoszą fajne efekty. Myślę, że ten cel 100 kg jest spokojnie do osiągnięcia. Ja trzymam kciuki i liczę, że spotkamy się jeszcze na jakimś triatlonie.